Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym Unchartedzie, ależ dzisiaj jestem rozgrzany w tej gierce, palce chodzą po przyciskach, jakby miały własny umysł, odrębny od mojego, jakby wziąć jeden ludzki, podzielić na dwa, to mniej więcej tyle inteligencji reprezentuje myśląc i grając, o, może w końcu się zrozumiałem. Lecimy dalej, jesteśmy już niedaleko jaskini, która nas interesuje, dużo ludzi po drodze musieliśmy uśpić, ale pewnie jeszcze wiele przed nami, dlatego wyjdźmy z trybu fotograficznego, moi drodzy, wy możecie zostawić lajka, a ja uderzam dalej w stronę naszego celu. Tam ją chyba mamy. Tam. Nie ma tam żadnej ścieżki. Przejdźmy inną drogą. Oczywiście, że nie ma ścieżki. W ogóle mnie to jakoś nie dziwi. Dlaczego miałaby być tutaj tak naprawdę ścieżka? To są szkockie góry wokół klasztorne. Nikt tutaj raczej od dawna nie planował, żeby ktoś mógł się łatwo przemieszczać. Ale co ja widzę? Wysoką trawę. Czyżby znowu jakiś mini patrol, który zostanie przez nas doszczętnie zniszczony? Jezu. A może coś bardziej skomplikowanego? Zaraz się okaże. Pewnie będziemy mieli tutaj jakichś delikwentów. Oczywiście, że mamy delikwentów. Może jakiś dam radę sobie oznaczyć. Już widzę trzech na pierwszy ogień. Tam jeszcze jednego w oddali widzę. O, proszę, jak pięknie oznaczenie. Dobra, czas się zrzucić w takim razie w trawę typu wysokiej. No i co? No i zobaczymy. Ilu mi się tutaj uda załatwić po cichu, ilu nie. Z iloma się będę musiał bić na głośno. Jak dużo pocisków z kałacha będę musiał zużyć. A wszystko jest dla mnie zawsze wielką tajemnicą. Wiem. Czy ty będziesz się tutaj migapił na bebech cały czas? Czy może zmienisz pozycję na jakąś taką bardziej, która będzie miła dla moich następnych planów, bo chciałbym sobie pójść tam w lewo. Mam wrażenie, że to może dać całkiem niezły efekt. Gdybym tylko miał wyciszony pistolet, pierdzielnąłbym temu headshota i po prostu niczym się już nie przejmował. Ale nie ma tak łatwo. Przechopsajmy sobie tutaj. Tutaj, czy ktoś mnie zobaczy? To się okaże. Oj, oj, oj! Dobra, Jezus Maria, myślałem, że polecę prosto ku śmierci. Ale na szczęście nie. Widzę tutaj wiele różnorakich ścieżek, którym mógłbym się udać. Tego mamy tutaj delikwenta, ale zaraz zobaczę ciało, jeżeli ja go tutaj dziabnę. Dobra, okej, on mnie oznaczył kolejnego, cieszę się. Dziękuję wielce, brachu. Co my tutaj mamy? Tam mamy jeszcze jednego, tylko żeby mnie nie zauważył, żeby w imię oznaczania przeciwnika, żebym się nie zajebał w akcji i nie pokazał się na wystarczająco długo. Tyle trawska i tylu przeciwników do załatwienia. Ciekawy jestem, jakby blisko muszę być tego delikwenta, żeby móc go wciągnąć w trawę po załatwieniu go. On tutaj nie chce zbytnio podchodzić, ale kurde, no gdybym mógł gwizdać, naprawdę. Życie byłoby prostsze. Okej, okay, okej, okay. Może go wciągnę w trawę, ale nie, no wątpię. O! Nic nie widziałeś! Panie kolego, nic tutaj nie było. Co to? Te, nic! Ten tak trochę tu jest schowany. Z tej perspektywy nie powinni chyba zobaczyć. Zaraz powinni stracić zainteresowanie i będzie zajebiście. Oczywiście, że pusto, panie. A co byś tutaj miał niby zobaczyć? Na pewno nie trupa. Mam wrażenie, że... Kurde, no nie dam rady go załatwić. Niestety, tak mi się wydaje, ściągając go z krawędzi, a to by była najlepsza opcja. Mam za to nadzieję, że uda mi się go jakoś tutaj dziabnąć w miarę szybko i sprawnie, kiedy podejdzie do tej krawędzi. Byłoby najlepiej. I to jeszcze w taki sposób, żeby mnie nie zobaczył. Chyba oznaczonych mam wszystkich przeciwników, jacy się tutaj znajdują, ale to się dopiero zaraz okaże. Dobra, siema. Tamten mnie widzi. Oczywiście, że mnie tamten widzi. Ło kurwa, o nie, nie! O kurwa, widzą mnie, lepiej się zabiję. O Boże, miałem ich tak ładnie już tutaj pooznaczanych przed chwilą. Jesus! I cały ten progres stracony, bo mi się kurwa tutaj... Ajajajajaj. Bo byłem niecierpliwy. Tak naprawdę wszystko wynika z niecierpliwości. A może po prostu ojebię ten plan, wezmę, zdejmę tego chłopa tutaj headshotem, którego zaraz będę miał obok siebie niedaleko i potem będę żył pełnią życia. Czemu nie? To też nie jest taki zły plan. Dobra, może jednak nie. Przed tym się mogę schować, robiąc szybki ruch w tę stronę. To nawet całkiem nieźle mi się chyba uda. Nie powinien mnie zobaczyć, kiedy wejdę sobie tutaj. Chyba mnie nie zobaczy, kiedy wejdę sobie tutaj. To też jest takie zaawansowane założenie. Tam mamy też jeszcze jednego, zdążyłem go oznaczyć. Wszystko, kurwa, jeszcze raz robione, denerwujące. Czy on zobaczy, jak skoczę załatwić tego kolegę tutaj na dole? Mam nadzieję, że nie, ponieważ to jest to, co właśnie w tej chwili mam zamiar zrobić. Siema. Tutaj nie ma wysokiej trawy. Ojojoj. Myślałem, że jest, szczerze mówiąc. Tak więc mamy już jedno ciało na wierzchu, które za chwileczkę pewnie zauważę. Ja będę miał z tego powodu przesrane. No dobra, trudno, no jak mówiłem, do odważnych świat należy. Chcę zobaczyć, czy tamten się na mnie patrzy, ale nie w tej chwili, więc zrobimy znowu ziom ten trik i spadniemy!
kurwa w przepaść, ja pierdolę. Nie poczekałem, aż rękę wystawił. Czemu ja jestem taki upośledzony? Uuu, ale tutaj mnie teraz wrzuciło. Okej. Okay. No dobra, dobra. Nathan. Kurwa, jeszcze jedno huśnięcie mi potrzebne, naprawdę. A dobra, nie powinni mnie tutaj raczej zobaczyć. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Tutaj mnie nikt nie widzi. Tego być może zaraz dam radę załatwić. Kiedy tylko tamten się odwróci i będzie patrzył w inną stronę. Patrzaj w serce, znaczy miej serce i patrzaj w serce. To jest zasada, którą się kieruje. Dobranoc, książę, co za piękny achievement. Nie dam rady załatwić tego tak, żeby totalnie nikt się nie zorientował, mam wrażenie, niestety. No dobra, spróbujemy. Tam mamy jakąś wysoką trawę. Tutaj mamy tego, tylko tak jak mówiłem, nie ma tutaj dobrego miejsca na załatwienie go. Ale dobra, jolo, spróbuję jeszcze raz. Masz coś? Ej, o! Słyszysz mnie? Kurwa, nie, nie słyszę cię. Umierasz, 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 umierasz. Chciałem, kurwa, skoczyć na niego i tak go załatwić, ale no... No dobra, wyszło inaczej, ale jakoś wyszło, powiedzmy. Nie będę tutaj wnikał w to za bardzo. Mam wrażenie, że mógłbym tutaj całkiem sprawnie majdnąć się z tej liny i zeskoczyć na jednego z nich. Swoją drogą, gra mówiła, że wystarczy, że na kogoś zeskoczę, ale chyba ten akurat był w trakcie wspinania się do góry, dlatego się to nie do końca udało. Teraz się tutaj strasznie na mnie patrzą. Jeden z drugim zobaczy, jak załatwiam tego, który stoi tutaj, więc ryzykowna jest ta pozycja. Wolałbym nie ryzykować, jak nie muszę. Ale może teraz? Siema. Okej, załatwione. Nie jestem pewien, czy jakiś inny delikwent tego tutaj nie widział. Na tego też mógłbym, myślę, skoczyć, jeżeli tamten mi nie przyjdzie. Niestety przyjdzie, zaraz zobaczy ciało tego kolegi. Dobra, trudno, jak on zobaczy ciało tego, a pewnie się to w tej chwili stanie, bo no nie zrobiłem zbyt wiele, żeby je ukryć. Chociaż nie? Ma to w dupie? Wydaje mi się, że on odejdzie dalej, żeby kontynuować swoją rundkę tam w tył, a wtedy ten, oni nie są idealnie zsynchronizowani. Ten powinien zaraz tutaj podejść, co mi da okazję zeskoczyć na tego frajera. Debil. Dobra, tamten jest daleko. Dobra, spróbujmy. Uiu! Dobra, zajebiście. Tego tutaj w miarę ominęliśmy. Czy on się zorientował w jakimkolwiek stopniu? Chyba nie. Dobra, jolo. Idę w takim razie po tego. Siema! Bong bong! Dobra, kark skręcony, dziękuję bardzo. Jest dobry początek dnia każdego żołnierza, jakiego tutaj spotykamy. Czysto! Okej! Okay. Śpi, słodki książę, to jest idealny achievement dla mnie. Perfekcyjnie wykonana akcja, za pierwszym razem. Chciałbym tylko zauważyć, że jeżeli chodzi o bycie zabitym przez przeciwników, nie zabili mnie ani razu. Tutaj osiągnąłem 100% skuteczności. Ponieważ jeżeli ja mam umierać, to kurwa na własnych zasadach. To ja zabiłem sam siebie. I tyle mam do powiedzenia. Nikt mnie tutaj nie zabije, tylko ja sam siebie mogę. Ostrożnie. To może być niestabilne. Wygląda na zajebiście niestabilne, patrząc po tych belkach. Najemnicy. Myślałem, że Rafe ma rozum. Hej, sam, pomóż mi z tym. Słuchaj, a co jeżeli tylko to wciąż podtrzymuje tunel? Słuchaj, Nathan, przeszedłbyś górą, naprawdę? Za co przeprosisz? Nie będziesz miał, kurwa, szczęki ruchomej, żeby móc przeprosić. Autentycznie prześlizgnąłby się górą. Nie muszą tego triku tutaj robić. Dobra, nic. Najwyżej się przejście za nami zawali. A, no widzisz? Zrobione. Choć raz. Cóż, no nie da się ukryć, że naprawdę fart Nathana Drake'a, mam wrażenie, jest jakaś jego najwyższej wagi, nadprzyrodzona umiejętność, jaką posiada. Dobra, tam mamy dwa miejsca, w które mogę sobie skoczyć, żeby przechopsać dalej. Ciekawe jestem tylko, które będzie lepsze, prawe czy lewe. A wydaje mi się, że na jedno wychodzi. Idę za samym. Znaczy, on tutaj spada w tego, a ja wydaje mi się mogę w lewo. A to mnie po prostu doprowadzi w jakieś inne miejsce, ale ostatecznie się łączą tutaj. Nawet łączą to za dużo powiedziane. To jest po prostu to samo miejsce. Sami jesteś tu? Gdzie się tam gapisz? Co? Fajne osuwisko? Zajebiście niekulturalnie z twojej strony, aż się od ciebie odturlam. Nawet nie odejdę. To był okaz pogardy, drugi bracie. No to co? Huśtando na drugą stronę. No pa, wytrzymał. Oła! O kurwa, kostkę zaobiłem. No cóż. Nie takie obrażenia Nathan Drake na siebie już przyjmował i jakoś ze wszystkiego wyszedł bez większego szwanku. Chociaż obecnie jego ciało naprawdę powinno być w strzępach. Dobra, ostrożnie powiadasz. No to ostrożnie. Tutaj rozjebane jakieś pirackie statki. Stare pirackie statki. Oj tak. Z planem. Doskonale. Hops! Jebnie, jebnie, jebnie. Dobra, nie, proszę nie jebnij. Dzięki. Szczególna ostrożność nie działa w moim przypadku.
Dobra, prawie się chwyciłem kamienia. Czy deska, czy kamień, wszystko tutaj, mam wrażenie, się sypie, nic nie jest bezpieczne. No, no dawaj, Sami, let's go. Czy lubisz sobie tam tak stać, balansować? Bawisz się ze mną? Jaja se ze mnie robisz? Notatka z dziennika. Czyżbyśmy ten statek szkicowali? Ty, legitnie widać, co on szkicuje nawet bez otwarcia notatnika. Koło wodne wytwarzające energię, system wind, zatopiony okręt, zatopiony celowo. Przetransportowali skarb tutaj i zatopili statki, żeby ukryć wejście. Ścieżka piratów. No tak, patrząc po tym wszystkim, co tutaj znajdujemy, Nathan i Sam są przekonani, że skarb mogą znaleźć tutaj. No ale niestety, prawda jest zgoła inna i tutaj są tylko poszlaki. I bardzo dużo poszlak fałszywych, czerwonych śledziów. Zaraz wejdziemy do jaskini. Jaskini? Tak, możemy stracić zasięg. Nie martw się. Dobrze. Zostawię dla was obiad. Dobra, do usłyszenia. Znając przygody Nathana, jest jakieś 99% szans, że ta jaskinia się zawali, jak tylko do niej wejdziemy. Dobrze. Okrężną drogą. Zobaczmy, co zostawił Ewy. A to jest ta jaskinia, tak. Dobra. Jak dużo szczęścia po raz kolejny mamy, że ten system jaskiń doprowadził nas akurat tutaj. Te dupki z Shoreline siedzą zaraz obok tej jaskini. A nie mają pojęcia, że tu wejść trzeba. No nie widzę, żeby cokolwiek było rozjebane dynamitem, więc faktycznie chyba jeszcze nie wpadli na ten drop. Ty. Ja i Sam, naprawdę. Drogi, którymi chodzimy, odzwierciedlają nasze życie. Różne ścieżki, które obraliśmy, ale jednak ostatecznie się spotykają. Rzeźbione schody? Są. Wielka dziura? Jest. Jaskini piratów. Fajnie tutaj klimatycznie. I w 60 FPS-ach. No dobra, no to teraz znaleźliśmy jaskinię. Ciekawe, jak otworzyć drzwi? Spójrz tu. Może krzyża trzeba włożyć do środka? Nie, w krzyżu była tylko mapka. O, jak mnie coś ujebie. Jest tu jakaś dźwignia. No, śmiało, pociągnij. Co? A jak to pułapka? No już, bez przesady. Otworzy drzwi i utnie rękę. A że stracę rękę? Dorobię ci ładny hak. No dawaj. A kurwa, jak mi utnie przy ramieniu, to co? Tu będę hakiem machał? Okej, okay, próbuję. Jak ja będę kaczuchy na weselach robił. No, no, no. Poważnie? Co to był w ogóle za jakiś granitowy śluz w środku? Dlaczego tam ślisko było? Interesujący wystrój. Ci, którzy zasłużą, przybędą do Edenu, a tych, którzy zawiodą, ponury los napotka. Telefon mi dzwoni. Nie ma wielu rzeczy, których nienawidzę tak bardzo, jak po prostu wylęgające się przez ostatnie lata i miesiące spamowe połączenia. Avery chyba był lepszym piratem niż poetą. To nie jego. To znaczy? Patrz. Pirat z Rhode Island. Ma inną tutaj ręka z tym. To nie może być on, to jego pieczęć, ale on zginął na morzu, poszukując skarbu. Zajebał skarb. No tak, jeśli wierzyć opowieściom. Jeśli to jest jego znak, to jaki jest właściwie jego związek z tym wszystkim? Dobre pytanie. Jedyne, co mi do głowy przychodzi, to to, że gościu tutaj po prostu przyszedł i skarb podjebał. Tymi, którzy zawiedli chyba. Avery albo Thomas tu próbują nas wystraszyć. Dobrze, że jesteśmy zaprawieni w boju. Racja. Ale rozumiem, że oni nie pływali ze sobą w żadnym momencie, tylko po prostu Thomas Tew to jest inny pirat. Zobaczmy, co zanotowaliśmy. Symbol Tew, co on robił w Szkocji. Ci, którzy zasłużą, trafią do Edenu. Tych, którzy zawiodą, ponury spotka los. No on ma tą taką rękę z tym kordelasem, czy jak się ta broń nazywa, sejmitar może. Tak więc ewidentnie jakiś inny pirat tutaj był. Tylko co mamy z tego jakby wywnioskować? Czy skarb tu był, ale już go tutaj nie ma? Czy może nigdy go tutaj nie było? Jedna wielka pajacerka, żeby robić w chuja poszukiwaczy przygód? Zginę! Jestem tego bliski. Spokojnie, Nathaniel. Uch. Dobra, coś tutaj dam radę pozwiedzać, znaleźć. Skarbki jakieś? Maybe.
Czy ta ścieżka dokądkolwiek prowadzi, czy jakby i tak muszę uderzyć na prawo? I tak muszę uderzyć na prawo. Nie zbudowano ich zgodnie z kodeksem. Mylisz się. To piracki kodeks. Właśnie miałem mówić, że najwyżej jest pirackim. No tak. Zasady BHP pirackie wydaje mi się nie były zbyt restrykcyjne. W ostatnich zjazdach wciąż mam żwir w butach. Typie, zaraz będziesz miał żwir w okrężnicy, jak jeszcze trochę będziemy musieli tutaj pojeździć. Dobra, żyjemy. Ci piraci naprawdę mieli pojebane poczucie humoru, organizując taką miejscówę, której jakby głównym zadaniem jest się ślizgać. No, ja też nie. Skoro Avery chciał ukryć skarb, to po co mu inny pirat? Może uważał go za członka załogi? Może wysłał mu jeden z krzyży świętego Dyzmy? Ta, a Tiu mógł zagarnąć cały skarb dla siebie. Tylko nie kracz. No, niedługo i tak się dowiemy. Pytanie brzmi, czy tych krzyży jakby... Czy krzyże zostały rozdane jako takie, powiedzmy, nie wiem, klucze, nie klucze, dostępowe po prostu gifty dla wszystkich najbardziej jego zaufanych członków, że nie wiem, zrobił jak pierścienie władzy w lotrze, zrobił 10 takich krzyży i rozdał najbliższym swoim tam współpracownikom? Oh shit. O, zajebiście. Zamknięci w jaskini. No, przynajmniej nie spadliśmy do dziury. Teraz jedyne, co dzieli mnie od życia i śmierci, to rozwiązanie pewnie tej pojebanej zagadki, którą tu mamy. Można tak powiedzieć. Niesamowitą ilość energii, czasu i pieniędzy poświęcali na formowanie tych kurwa ogromnych zagadek, żeby je porozwiązywać. No ten przełącznik uciąłby nam nie tylko rękę, ale jakby resztę lat z naszego życia też. Rękę! Ejajaj! Tia! Całkiem niezły system. Co, złożony test? Albo próba? Tak. Ale on chyba go nie zdał. Okej. Okay. Kim jest on? Na pewno jest tutaj od dawna. Co my tutaj mamy? Widzę coś tam na samym dole. Różne krzyże, wiadro. Aha. Mamy tutaj do wody dostęp gdzieś niedaleko, tak więc obstawiam, że trzeba nalać po prostu wodę. Chyba. Hopnijmy sobie tutaj na dół. Nabierzmy wody do wiadra. I zapewne musimy to wiadro wyprowadzić jakoś tam do góry, żeby wlało się do tej rynny, która tam jest otworzona. Rynna prowadzi prosto do takiego jakby, nie wiem, systemu zaraz nad przełącznikiem. Włożę je do tego okrągłego czegoś. Więc może pomyślne nalanie wody do rynny deaktywuje systemy bezpieczeństwa w przycisku? Jedyne, co mi do głowy przychodzi. Zobaczmy, co robią te koła. Okej, okay, dobra, czyli co? Trzy krzyże muszą być na dole, tak jak świeci słońce. A wiadro musi wjechać na samą górę. Tak. Wydaje mi się, że patrzymy na Jezusa, dobrego Dyzmę i złego Gestasa. Dobra, Dyzma z lewej, Jezus. Krzyż należy do Dyzmy. Okej. Okay. Czarny do Gestasa. No dobra, okej, okay. To w takim razie rozumiem już, jak ma to działać, tylko jeszcze jak tym powinienem kręcić, żeby się to dobrze, żeby dobrze to podziałało? No, czy w ogóle mój notatnik mi coś powie więcej? Nie, pewnie zasugeruję, jak to ma być ułożone. Był po lewej stronie Jezusa? Lewej. Patrzymy na nich z przodu czy od tyłu? Z przodu. Dobre pytanie. Okej, okay, tak zrobię. Dobra, czekajcie. Jezus Mare, jak to wszystko zrobić, żeby to normalnie działało? Którym kręci? A będę was ostrzegał, ja nie jestem dobry w takim jakby rozkminianiu tego w jakiś bardzo dokładny sposób. Prowadzi jakiś tunel. Tutaj mamy Dyzmę w takim razie ułożonego. Na górze. Zostaw je tam. Czekajcie, Dyzmę mamy teraz w dobrym miejscu, ale to niestety niewiele dla nas znaczy tak naprawdę. Jeżeli bym ustawił... No widzicie, teraz to jest odpowiednio ustawione, a się zastanawiam, jeżeli teraz tego jebańca przekręcę w taki sposób, no nie, to jeżeli teraz Jezusa będę chciał ustawić, tak, będę mówił po prostu imionami dopasowanymi do krzyży, jeżeli będę chciał jego ustawić teraz tutaj, o to niestety niewiele mi da, jeżeli teraz zrobię tak, no to będzie totalnie do dupy. Czym by tutaj teraz pokręcić, żeby to miało jak największy sens? Tak wygląda moje rozumowanie tutaj. Mamy teraz te krzyże ustawione w odpowiednim miejscu. No nie wiem, jeżeli teraz bym na przykład wziął to i dziabnął tym krzyżem tutaj, to one są teraz prawie dobrze ustawione. Prawie dobrze. Ale nie do końca mimo wszystko.
Teraz jest git, teraz jest git. Ty, ale jeżeli teraz wezmę to kółko i przekręcę nim tak... Nie, dobra, nie do końca. Cię muszę użyć jednego koła, żeby coś ustawić na dobrym miejscu. Innego koła mogę użyć, żeby było jeszcze... O, ty, moment, kurwa. Czy ja to zrobiłem właśnie? O, chyba zrobiłem to fest. Ej, Lmao. Jakim sposobem mi się to udało? Ciśniesz przełącznik? O, nie chciałbym cię pozbawiać tej przyjemności. Nie no, totalnie jest okej w tej chwili. Jakby ja w to szczerze wierzę. Jakoś mi się udało. Nie wiem, tak troszeczkę robiłem różne podejścia, żeby nie było, że klikałem na randomie. Udało mi się to poobracać tak, żeby się zgadzało. Pewnie był szybszy i lepszy sposób, ale... Dobra, no raz się żyje. Najwyżej mnie podziurawi jak szwajcarski ser. Szkocki ser, może. Żyjemy! Plus jeden. Nathan, patrz, chyba się udało. No to tylko dzięki temu, że jestem taki wychillowany. No dobra, widzisz? Wygląda na to, że jednak nie skończę dzisiaj jak kebab. Kebabik. No dobra, ale ewidentnie to miał być sprawdzian. To był sprawdzian, a nie jakby drzwi otwierające coś konkretnego. Chociaż w sumie czemu nie, zobaczymy co tam będzie. Trzeba było znać Dyzmę, o którym Avery i jego załoga naprawdę sporo wiedzieli. Łatwy ten sprawdzian. Może będzie ich więcej. Takie uczucie towarzyszyło sięganiu do tego. Albo nas wpierdoli jakiś ludziolew, albo wkładanie ręki w mózg, łapanie gałki ocznej, albo mokry kotek. Z jednej strony mokry kotek to chyba taka najlżejsza z tych wszystkich możliwości, z drugiej strony mokry kotek mógłby nas ujebać. Mokre koty zwykle nie lubią stanu, w którym się znajdują, czyli mokrości. Dlatego ja bym się obawiał o potencjalne ugryzienia, drapnięcia, a jak kot drapnie, Jezus, jak to napierdalać potrafi. No dobra, tam myślałem, że jest jakiś przeciwnik, ale tylko się kamień bugował. Jak na razie jesteśmy w nie takim złym miejscu. Chodzę tutaj jeszcze tak sobie patrzę w poszukiwaniu jakichś skarbów, starych monet, misek, filiżanek, kurwa, ryb miedzianych. Dobra, wystawiłem rękę. Co to kurwa ma być? To raczej nie wygląda, jakby tutaj leżało od czasów Avery'ego. Dlaczego tu jest jakaś jebana skrzynia? Okay. Musimy pewnie przejść do tego mostu. Mordo, chuj z tym mostem. Dlaczego tu jest taka skrzynia, co wpadła przez dach? Wątpię. Mogę cię podsadzić. Chociaż może to nie jest Avery'ego skrzynia. Część skarbu. Jako taki, wiecie, teaser. Jesteś na dobrej drodze. Masz, proszę, tutaj $1,000,000. Okej, okay. Mam tu coś dla ciebie. A nie, ta skrzynia... Użyj tego, żeby sięgnąć do wyżłobień w ścianie. Dobra, no widzę, że ostatecznie po prostu skrzynia będzie użyta jako metoda transportu, ale nie będziemy zbytnio się zastanawiać, jak się tu znalazła. Jakby, no dobra, nie jest to taka... z poliwęglanu czy czego innego skrzynia, która miałaby posłużyć piratom do... która by miała posłużyć Shoreline'owi do transportowania rzeczy, ale czy piraci z tamtych czasów mieli takie kółka? Jakby to jest element tej skrzyni, który najbardziej wzbudza moją podejrzliwość. Czy oni mieli takie kurwa kółka? Ale chyba nie mamy co się tutaj teraz nad tym zastanawiać. Jestem na górze, zajebiście. Dzięki ci, kamero, że się wjechałaś w kamień. Tam go mamy. Dobra, skrzynia ogarnięta. Jak tak dobrze znasz trasę, podejrzane, będę za tobą szedł sami. Zaufam ci. Ułatwiają nam sprawy, nie? Jezus Mare, oczywiście, że naokoło trzeba. Mosty i kładki nie były zarwane. Spóźniliśmy się jakieś kilkaset lat. Kiedyś było tutaj pewnie pięknie. Co tam jest? O, dziury w ścianach. Wcale nie podejrzane, wcale nie boję się tam włazić. O! Chwyt musi być naprawdę mocny. Tutaj ciągle cieknie woda, ewidentnie. I to wszystko powinno być tak zajebiście śliskie. Tak, pochyl swój. Nie będę szedł za nim. Po lewej stronie mogą być skarby. Nie, chuja tutaj znalazłem. Światło, powiadasz? Katakumby. Zajebiście. No tak, ma sens. Jesteśmy pod katedrą. Przynajmniej po tym, jak zrobili Uncharted'a jedynkę, to poszli po rozum do głowy i przestali tutaj wstawiać jakieś potworne stworzenia, ludzi wychowanych w ciemnościach podziemnych kopalni, wyglądające jak zmutowane jakieś stworzenia, wyhodowane przez szalonego naukowca. Tak więc nie muszę się obawiać rzeczy nadprzyrodzonych, bo naprawdę nie lubię w takiej gierce widzieć rzeczy nadprzyrodzonych. A więc jestem spokojny, bo mimo iż mamy tutaj katakumby, to przynajmniej nie są to katakumby wypełnione jakimiś szatańskimi pomiotami. Co tam? Chyba słyszymy Shoreline, albo samego Rafe'a i Nadine. Dobra, czek. Co? Posłuchaj.
Znaleźliście coś ciekawego przy mogiłach? Nic. 80 ciał naszych ludzi. A kopaliście przy kapitularzu? Tak, proszę pani. Przy północno-zachodnim obszarze też. A może w strefie południowej? Jeszcze nie. Dopiero jutro przeniesiemy tam dźwig. Nadine? Dopilnuj tego. A na razie kopcie tutaj bez dźwigu. Za chwilę poślę tam kilku ludzi. Dobrze. Rafe, a jak tam twoje manuskrypty? Mogę na słówko? Bawi mnie trochę to, że tak jest. Nie zdobył krzyża, na którym mu zależało, ale nawet jakby go zdobył, to by wrócił w to samo miejsce, w którym i tak cały czas coś robi. Słyszałeś? Znaleźliśmy nowy obszar pod katedrą. Owszem. Byłaś tam? Nie. A co? Nie za wiele się tam ostało po ich robotach strzałowych. No, moi ludzie mogli przesadzić z dynamitem. Są jak banda uzbrojonych słoni w składzie porcelany. Zrobili znacznie więcej w 2 dni niż my w 2 miesiące. No wiesz... Raczej nie zbadam sterty gruzu. Okej. Dzięki. Powiem im, żeby cię koniecznie uprzedzali o swoich posunięciach. Albo powiedz, żeby po prostu poczekali, aż przeanalizuję to, czego jeszcze nie rozwalili. Nie, nie mamy już czasu, żeby tu siedzieć. Z całym szacunkiem, ale mam nieco więcej doświadczenia w tej materii niż ty. Próbowaliśmy twoich metod. Nie chrzań. Ty po prostu chcesz to miejsce zrównać z ziemią. Co? Chciałam ukraść ten krzyż na długo przed tym, jak trafił na aukcję. Tą, której niestety w żaden sposób nie mogłam zabezpieczyć swoimi ludźmi. Aukcja to był najprostszy sposób na zdobycie krzyża. Zamiast zdać się na moją intuicję, słuchałam ciebie i teraz mamy konkurencję. Skąd miałem wiedzieć, że się pojawi? A może chciałeś go zwabić? Co? Po co niby miałbym to robić? Bo nie umie sam znaleźć. Mam rację. Za głupi jest, żeby samemu odkryć. Chodzi o to, że odechciało mi się z tym cackać. Jeśli skarb tu jest, znajdziemy go. A jeśli nie, to może czas się zwijać. Hej. To nic osobistego. Oczywiście. Jak coś znajdziemy, dam znać. Zaraz się popłacze ten Rafe, przynajmniej tak wygląda. Ojej, jak mi cię szkoda. Ruszmy się, bo zaraz nam wysadzą ten skarb. No, albo zaczną się miziać. Czekaj. Jeszcze gorzej. Myślisz, że ma rację? Z czym? No z Rafe'em, że chce cię zwabić. Póki nie ma przewagi, to nieważne. Bez znaczenia. A hej, pojedzie nam do domu, na przykład... Złapie Elenę, będzie jej groził śmiercią, wyśle nam uroczy filmik, jak trzyma jej nóż przy gardle. I od razu mu pójdziemy pomóc. Bo tutaj na pewno jesteśmy sami. Ha. Niesamowite jest to, że dosłownie właściwa ścieżka, na której powinni być, jest parę metrów od nich, tylko że za kamieniami. Ale tego już nie wzięli pod uwagę. Tam mamy kolejne przejścia, zobaczymy zaraz, gdzie nas to doprowadzi. Tutaj musi być jakiś skarb, no kurwa, jak nie ma... No, on się nie przejmuje. Haha, mamy to. Co to kurwa jest za puderniczka? Cynowe pudełko, pięknie. A te skarby. Pewnie jeden pracownik przez cały okres developmentu miał za zadanie po prostu wymyślać, modelować kolejne skarbki, które się tutaj pojawiają. Ui! Pięknie. Trochę strasznie pusta jest ta przestrzeń. Mam wrażenie, że zbyt pusta. Powinienem tu być? Nie powinienem? Sami leci za mną, to jakby mam wrażenie, że się nie mylę. Dam radę go tutaj podrzucić? O co innego może chodzić? A, trochę za wysoko, żeby wskoczyć. Chyba, że masz trampolinę. Zostawiłem w ogródku. Trampoliny nie mam, ale... Co w takim razie teraz? Tam mamy skrzynię. Chciałbym. Trzeba się tam jakoś dostać, tylko jak? Może jakoś... Uuu, dobra, wiem! Siema. Tu się rozciągniemy na maksa, jak tylko mogę. Byleby mi się liana nie skończyła. Nóżki w tył jak na huśtawce. I zium! O Jezus! Zaryłem prawie twarzą w te kamienie. No i co? I tutaj robimy dziab, wchodzimy na górę. Jakiś kamień się po drodze pewnie osunie, albo i nie. I skrzynia jest nasza. Dziękuję bardzo. Bum!
No to co? Skrzynia raz! Niesamowicie dobrze zbudowana jest, że w ogóle nie jebła po takim upadku. Zbita jakąś potężną blachą, wzmocniona krwią pokonanych wrogów. Kiedyś to robili skrzynia, a nie to co teraz, jak robią te skrzynie. Tak, ja i kurwa wszystkie moje skrzynie. Każda rozjebana. No na pewno jesteśmy bliżej katedry. Albo jej gruzów. Jebańce tylko tym dynamitem nadupcają. Nawet mnie to denerwuje. Nie mam żadnego związku z tym, co się tutaj dzieje ostatecznie, ale... No, się rozpierdol. Przyszliśmy. Tak? Ty, faktycznie, tam żeśmy się przewspinali i przeszli naokoło, żeby dojść tędy, okej. Okay. Dobra, dobrze, że sam ma jakiś ogar tutaj w kierunkach, jakimi się poruszamy. Nie spodziewałem się czegoś tak wymyślnego. Ja też. Budowa musiała trwać wiele lat. Doskonale ukryli te 400 milionów. Most się zapadł. Musimy znaleźć inną drogę. O Jezus Mary, dobra. Czego dam się radę chwycić? Czy tam dam radę przeskoczyć na drugą stronę? O! Raz, dwa i trzy! Czy ta skrzynia jest wystarczająco ciężka, żeby mnie utrzymała? Ha! Tylko jeden sposób, żeby się przekonać! Jak najszybciej, jak najszybciej, jak najszybciej! Jesteś cięższy od tej skrzyni. Co, nie? Okej. Jestem. Tak jak mówiłem. Skrzynie to teraz dojebane robią. Ustawimy skrzynię tam i jako, że możemy będzie dalej, będziemy mogli się na niej huśnąć, a nie tylko do niej przyciągnąć. Mózg Tivur. Tivur mózg. Ciekawe, czy będą jakieś zagadki w grach wychodzących tej jesieni? To dopiero będzie dla mnie sprawdzian umiejętności. Dobra, dobra, ale tak spokojnie, Drake, spokojnie. Chować się nie musisz, przynajmniej jeszcze nie teraz. Szkoda, że nie przyszedł tutaj teraz nagle jakiś jeden totalnie zagubiony człowiek Rafe'a, który nawet nie wie, co tutaj robi. Przyszedł pozwiedzać, sprawdzić inne trasy, tunele. Takie, o kurwa, to Nathan Drake! Dobra, czy ja mam przeskoczyć tam? Czy może mam się chwycić? Dobra, okej, okay, było blisko. Nie wiedziałem, czy ja mam wskoczyć z powrotem do Sama i jakby przejść tutaj, czy o coś innego chodziło. Tu potrzebne są mosty. O, widzicie, zrobił to samo. Nie wiem, ja bym się nie obraził. Cóż no, ewidentnie przewidzieli rozjebanie się mostów, bo ustawili super ciężkie i porządne skrzynie. Kończymy ten odcinek, moi drodzy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić lajka. Ja już będę uciekał nagrywać jeszcze jeden albo dwa odcinki na zapas. I to będzie koniec mojego zapasu. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i pa, pa!